Obecnie więcej produkcji robię związanych z aktorstwem, jednak też ciągle śpiewam, koncertuję, występuję. Skupiam się też na maturze, dlatego jakby ze śpiewem nie mogę pójść tak dalej. Mam nadzieję, że po maturze mi się uda więcej coś robić, ale rzeczywiście teraz jestem skupiona na projektach aktorskich. Zdaję na pewno z geografii, z polskiego, z matematyki, angielskiego, bo to potrzebne. Jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem nie wziąć dodatkowo rozszerzenia jeszcze jednego, ale zobaczymy. Obecnie pracuję nad materiałem muzycznym, piszę teksty, muzykę. Teraz średnio z koncertami, ponieważ mam szkołę i ciężko to trochę pogodzić, ale jakoś daję radę. Wyszedł już właśnie teledysk do Wszystko Jedno, do mojego takiego pierwszego singla, który promuje to, co tak naprawdę teraz zaczynam robić. I teledysk jest już do obejrzenia na YouTubie i na różnych portalach. Na początku, jeszcze przed programem, wydawało mi się, że to jest wszystko takie, przychodzę sobie, robię piosenkę i piszę do tego tekst, jest hit, a to w ogóle nie działa w ten sposób. Do tego naprawdę potrzeba dużo pracy, dużo wytrwałości w tym wszystkim, bo jednego dnia ta piosenka mi się podoba, a drugiego dnia myślę sobie, że jakaś beznadziejna i to po prostu tak to wygląda. To jest czas rewolucyjny, bo zmieniam wytwórnię, zmieniam bardzo wiele rzeczy. Współpracuję teraz z Kubą właśnie, z The Dumpings, który jest producentem mojej płyty. To jest pierwsza informacja powiedziana publicznie, bo jeszcze jakby nie ogłaszaliśmy tego, więc jest zajawka. No i po prostu cieszę się, że ktoś taki geniusz muzyczny chciał wejść w współpracę ze mną. No będzie na pewno zaskoczenie, niedługo szykuję się do debiutu normalnego, prawdziwego, znowu wspaniałą wytwórnią, więc myślę, że będzie fajnie.